Po zakończeniu pracy naszego urządzenia musimy pamiętać o tym, aby koniecznie je wyczyścić. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy uszkodzić pompę. Jednym ze sposobów, takim bardziej powiedzmy codziennym, po zakończeniu rozlewania, niekoniecznie po zakończeniu całego sezonu, jest przepłukanie całego systemu. Podłączamy wąż, na dole umieszczamy wiadro z gorącą wodą oraz tutaj możemy podstawić pod głowicę dozownika wiadro, bądź założyć drugi przewód, który będzie wyrzucał na zewnątrz przepłukaną wodę. Wciskamy przycisk start. Pompa zaczyna pracować i zaciąga powoli wodę z wiadra. Dzięki tej metodzie mamy już wyczyszczone urządzenie. Rura jest czysta, należy ją teraz wysuszyć, a głowica przepłukana. Odłączamy wąż i zabieramy go do czyszczenia. Wystarczy popłukać go w ciepłej wodzie. Rozkręcamy głowicę. Jak widać, cała głowica jest zalana miodem. Jeżeli zostawimy ten miód w urządzeniu, to on skrystalizuje i zepsuje nasze urządzenie. Łopatki się zniszczą i nie będzie pracować. Następnie wyjmujemy panel dozujący. Wysuwamy łopatki i musimy zabrać to do mycia. Myjemy części pod ciepłą, bieżącą wodą. Następnie wycieramy do sucha elementy naszej pompy. Głowica przypomina kształtem elipsę, a łopatki mają okrągłą średnicę. Dlatego ruchem okrężnym z użyciem siły wkręcamy i dociskamy. Umieszczamy głowicę na wałku. Następnie zakładamy pokrywę i wkładamy śruby. Dokręcamy pewnie, ale z wyczuciem. Przypominam o konieczności czyszczenia pompodozownika po każdym jego użyciu.